Anonek level 20. Przegryw i tak dalej. Jak to klasycznie bywa. Uwielbiasz programy kulinarne. A to Polaczego Krasa. A to ten Francuz Pascal Pindalczyk Kichuj. A to jeszcze Śląska Rączka gotuje z pyrlącymi się pyrami. Pojebany ten dialekt. Po co ktoś w ogóle go stworzył? Jednak twoim faworytem jest sam cudowny i niepowtarzalny w swoim stylu bycia Robert Makłowicz. Uwielbiasz go tak bardzo, że nawet zrobiłeś nie najgorszy ołtarzyk na jego cześć. A takiego dzieła nie powstydziłby się sam Michał Anioł. Dodatkowo w twoim przedpokoju wiszą obrazy Matki Boskiej z doklejoną twarzą Robercika, na których widok twoja knaga staje niczym maszt jachtu spierdolenia na morzu pełnym memów o papaju i ryżowych opowieści. Wiedziesz spokojne życie, studia, dom, fab i szkolisz się w gotowaniu, aby kiedyś dorównać swojemu mistrzowi. Jesteś w tym coraz lepszy. Mijają trzy lata. Wyjebali cię ze studiów, bo je Olałeś, miałeś słabe oceny. W wieku 23 lat postanawiasz wyjść ze Spierdoksu i oficjalnie podążać za swoim idolem. Jedziesz do telewizji, składasz projekt. Oni się godzą. Cieszysz mordę jak pojebany, bo będziesz prowadził program kulinarny, a za tydzień pierwsze kręcenie. Nadchodzi ten dzień. Znajdujecie się z ekipą filmową na jakimś zadupiu pod Warszawą. Zaczynacie nagrywać program. Gotujesz klasyczny polski obiad, opowiadasz jakieś historie związane z jedzeniem, Czyż się wspaniale. Już macie kończyć nagrywać, kiedy nagle jakiś chłop zaczyna wyzywać na was, że to jego pole i macie spierdalać, bo jak nie, to was przejedzie traktorem. Po tygodniu pierwszy odcinek programu kulinarnego pojawia się w telewizji. Wszystko byłoby genialnie, gdyby nie montażysta, który postanowił nie wycinać fragmentu, kiedy uciekacie przed chłopem w Ursusie. Z początku myślisz, że ta historia zakończy się w tym miejscu, że wszystko przepadnie, gdyby nie przeróbki, wykopowiczów i wymiarzy z tą samą sceną, które na masową skalę zalewają internet. Ludzie kisną w chuj, czujesz się spełniony. Po dwóch latach twój program osiąga miano Paskalnika okrasy Anonka. Wtedy też postanawiasz wyjechać za granicę, aby tam kręcić program. Telewizyjne chujki zgadzają się na wyjazd, bo mają z Twoich starań profit. Nadchodzi ta chwila, kiedy wiesz, że za moment dosięgniesz postanowionego sobie celu. Jesteś już tak blisko. Zaczynacie kręcić gdzieś na Bałkanach. Wtedy poznajesz sens tego pięknego słowa, które są papryczki. Jaką radość sprawia Ci wypowiedzenie tych słów, to nawet nie jest w stanie określić ten czas flagi LGBTRTV AGD. Bo, gdybyś mógł, to wyżygałbyś jeszcze więcej kolorów i zesrałbyś się tęczą. Mija parę lat, masz już 36 level na karku. Twój program jest znany na skalę światową i nosi miano nowych kulinarnych przygód Roberta Makłowicza. Czuj, wygryw mocno. Niestety, zaczyna męczyć cię ta rozpoznawalność. Zamierzasz zakończyć program i wrócić do Polski. Level 37. Wróciłeś do rodzinnego kraju i postanawiasz założyć restaurację, aby ludzie mogli skosztować Twoich potraw. W miarę rozsądnych cenach, oczywiście. Po paru miesiącach biznes kręci się całkiem nieźle. Jak się okazało, kilka dni po powrocie znalazłeś lożkę, z którą jesteś. Wiedziecie szczęśliwe życie. Myślisz sobie, wygrałem? Jakiś czas później na maila pisze do ciebie Magda Gessler z propozycją nakręcenia programu. Zgadzasz się bez zastanowienia, bo zawsze to trochę grosza wpadnie do kieszeni i darmowa promocja. Dzień kręcenia nadchodzi. Madzia przyjeżdża. Mówi ci, że program będzie prowadzony na żywo. Nie masz z tym problemu. Zaczyna ją nadawać. Gesterowa wchodzi do restauracji. Zaczyna oceniać wnętrze. Komentuje, że ładne. Uśmiechasz się. Przechodzicie do posiłków. Podajesz jej każdą propozycję z menu i myślisz sobie, ta gruba locha serio tyle wpierdoli? Ale jednak je wiecie to, bo nadal czujesz wygryw. O oh, Janonki. Co się potem zaczęło odpierdalać, to ja do dzisiaj nie wierzę. Zaczęła komentować dania, że, że gówno, że chujnia, że i w ogóle dramat. Trochę się zdenerwowała i zacząłeś wchodzić z nią w dyskusję. Co był błąd. Nigdy, ale to kurwa, przenigdy nie widziałeś tak wkurwionej osoby. Chwilę po wymianie zdań Madzia wyładowała swój gniew na meblach z twojej restauracji. Wszystko było nadal nadawane na żywo. Po dwóch jebanych godzinach jej pierdolenia, niszczenia i spluwania się skwitowała to wszystko tekstem Ta restauracja to kurwa burdel i chlew. Moja noga tu więcej nie powstanie. Niestety jej opinia tak mocno wpłynęła na ludzi, że przestali się stołować w twojej knajpie. Zacząłeś popadać w ruinę. Nikt nie chciał odkupić budynku restauracji po rozjebaniu jej przez kuchennego Matrixa. Nawiązanie do intrakuchennych rewolucji, jakby ktoś nie ogarniał. Twoja dziewczyna od ciebie odeszła, bo kończyły ci się pieniądze. Niestety nadszedł ten dzień, kiedy komornik zapukał do twoich drzwi i wypierdolił cię z twojego domu na zbity pysk, zostawiając z niczym. Obecnie żabrzesz w miejscach publicznych o pieniądze na życie. Przegryw. Magdo Gessler. TY KURWO!